oglądałem właśnie. Dobrze. Trzeba po snu, jak się śpi, to trzeba się odświeżyć, taka gorąco się robi. Właśnie. A może jeszcze jednego lodu zjem. Gorąco się robi. O. O właśnie. No zapraszam. Lajta. A cel będzie na podróż do sądu. O, bo by to koszta. Na sprawę 25. O właśnie. Trzeba coś robić. Różne smaki. Dobry lód. Nie widzicie, jak to jest. O, będę głośniej. Podobno jest cicho. A i czemu podgłośniłem?
na głos. Ale nie wiem, czemu to tak się dzieje. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. No. I do śmietnika. Widzicie? Takie życie. Pokazuję wam. Oj, idę ręce wytrzeć. O, już jestem. Wytarłem. Właśnie. Prawo jeszcze trzeba fryzjerowi. Dzisiaj 20. Tak to jest właśnie. Widzicie. Ale ogólnie, co ma być, to będzie. No i już, co mogę powiedzieć? I nic nie powiem. On gdzie Paweł przyjedzie, pewne rzeczy to przywiezie. Na wleczkę, na wyrysalkę. I tam parę rzeczy jeszcze. Może znów żona dała. A wspaniała żona. Na pewno jest. No taką pracę ma. Każdy pracuje na swoje, jak to się mówi, życie na tym świecie, jak to się mówi. Co jeszcze mogę powiedzieć? O, właśnie. Może jakiś materiał nagram. Ale muszę pomyśleć. Ponieważ nie chcę. Ale co ja? Nie chcę, że ja nie chcę. Ja ukłon normalnie mam. Normalnie się zachowuję się, normalnie się. Tak jak normalny człowiek. A każdy mówi, o. Ale to. Co oni gadają, to takie krótkie.
krótki film, znaczy krótki, o 10 minut, nie taki krótki. Zjadłem lodę, coś powiedziałem, był pyszny, smaczny i jadłem. Trochę ogoliłem się. Jeszcze tak, takie włosy. Najgorsze. To widzicie, pokazuję wam swoje osobiste życie, jak ja mówię codziennie, wyglądam, co powiem, jak mówię, o czym mówię. Ja chcę być normalnym człowiekiem, bo jestem normalnym człowiekiem, a nie po prostu jak niektórzy nagrywają, przeklinają jakieś nie wiadomo co, a tak samo jak ja lajty robię, całe te... właśnie przypomniałem, co ostatnio lajta robiłem i wcześniej, to po prostu ktoś niby podszywa się pod Arka, co mieszka w Niemczech i to słownictwo, co oni, całe to wszystko. A później, właśnie wczoraj rozmawiałem właśnie z tą osobą, całe to wszystko i powiedział, że po prostu żebym ja tego nie słuchał, to ja nie mam czasu na takie jakieś głupoty, że po prostu to ktoś podszywa się pod kogoś i po prostu wypisuje, pisze na przykład, kto pisze, do kogo wysyła 5 zł i po prostu, a później opisuje te głupoty, co gadacie jakieś. A on powiedział, że nie ma takiego czegoś nie było i żebym ja tego nie słuchał. I po prostu chciałem też na wizji, na filmie swoim, chciałem go przeprosić za to. I powiedział, że jak będziesz miał takie coś, będziesz takie coś po prostu miał, to weź do mnie zadzwoń cały ten i wtedy ja z tą osobą porozmawiam. To widzicie. Chyba normalnie nie było takiego czegoś, że coś było nie tak. Właśnie to prawda, a nie fałsz. No miłego dnia. Uważajcie, dzisiaj temperatura jest. I to ma być ogółem po 37 stopni. Niedługo nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze, ale ogółem ma być do końca lipca taka pogoda. No, przydałoby się gdzieś pojechać, coś odpocząć. Ale gdzie to jechać? Może będzie. Pomyślcie nad tym. A i właśnie muszę tak głośniej rozmawiać, bo byłem widzowie mówił, że po prostu cicho. Nagrywam i cicho, po prostu nic nie słychać prawie. To widzicie, to jak to jest. No, ogółem, no chyba, normalnie wszystko. No i miłego dnia. 20 dzisiaj. Miłego dnia życzę wam. Trzymajcie się. O tak o. I dziękuję za 34 tysiące przekroczyłem donate'ów. Subskrypcji.
Nie donate'ów, o przepraszam. Na tym kanale właśnie. No, dobrze, rozwija się ten kanał. No, miałem jeden kanał. 100 tysięcy ponad było, 130 tysięcy było. To widzicie, ktoś po prostu tak postarał się, żeby mnie mogłem zbanować. Ale to widzicie, jak to jest naprawdę. Ktoś zazdrości, że po prostu można sobie normalnie, spokojnie, kulturalnie żyć na tym świecie, a po prostu druga osoba po prostu... No wiadomo, nie będę się wypowiadał na ten temat. I pozdrawiam Was. Trzymajcie się, miłego dnia.